0-3 do przerwy. Tak jak cud w Stambule, 2005 rok, finał Ligi Mistrzów, przegrywa Liverpool. Tak. Myślisz, że tak będzie wyrównanie, rzuty karne i Dudek Dens. Zobaczymy. No. Dawid Kubacki, mówiliśmy o tych miejscach podczas treningów. Ważne jest to, co tu i teraz, a tu i teraz skok finałowy Dawida Kubackiego. Około punktu konstrukcyjnego powinien wylądować reprezentant Polski. I to jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać w pierwszej serii konkursowej. Bardzo ładnie, stylowo, daleko. To jest odległość 105-metrowa, myślę około 104,5. Dokładnie taką odległość uzyskuje Dawid Kubacki. Noty po 18,5 i to jest właśnie wykładnia formy, jaką prezentuje aktualnie Dawid Kubacki. 6,5 punktu dodane za wiatr, 16 platforma startowa i takimi skokami trzeba będzie właśnie piąć się w górę. Zdegustowany Stefan Hongacher, Grzegorz Sobczyk, no trudno szukać uśmiechu na twarzy polskich szkoleniowców, bowiem naprawdę liczyliśmy tutaj na znakomity występ biało-czerwonych. Tymczasem Dawid Kubacki o 12,5 punktu wyprzedził Stefana Hula. Kamil Stoch, tak byśmy bardzo chcieli, żeby to był przedostatni albo ostatni skoczek na liście. No ale Kamil, przypomnijmy, 18 po pierwszej serii, a teraz trzeba wyskoczyć 104 metry. Kamil Stoch, no w pobliżu gdzieś tego się zakręcił Kamil w pierwszej kolejce. To było 91,5 metra, teraz noty zupełnie inne. 18,5 punktów, w pierwszej to były 16. 101,5 metra na granicy skoku na wagę drugiego miejsca. Czyli wygląda na to, że Kamil przegrał z Dawidem. Jeśli chodzi o te warunki wieczne, to mieli dość podobne warunki Dawid Kubacki. Dawidowi dodano 6,5, Kamilowi dodadzą 6,1. Noty podobne u Dawida i u Kamila. Kamil jest drugi, a więc mamy Dawida Kubackiego przed Kamilem Stochem. Ach, gdyby tak mogło być. I teraz trzech zawodników. Żiga Jelar, trzeci po pierwszej serii. No to jest przecież bardzo młody skoczek, 21 lat. On był 23 w Bergizel i teraz musiałby skoczyć 101 metrów. Żiga Jelar ląduje blisko. Dawid Kubacki jest na podium, mistrzostw świata. Coś niesamowitego. Z 27 miejsca po skoku na odległość 104,5 metra. On jest medalistą mistrzostw świata. Niewiarygodna historia w Zeffen. No coś niewiarygodnego. Zostało dwóch. Tylko dwóch. Karl Geiger i Ryoyu Kobayashi. No, gdyby jeden z nich skoczył bliżej, to Kamil też wejdzie na to podium. Marzyliśmy o dwóch Polakach na podium. Jesteśmy w tej chwili o mały kroczek, o mały skoczek od ziszczenia się tych wszystkich marzeń. Żiga Jelar po tym skoku 87 metrów jest 25. Karl Geiger, drugi na dużej skoczni. Pierwszy w drużynie. Karl Geiger, który dwa razy w tym sezonie wygrał zawody Pucharu Świata, dla którego jest to sezon życia. Teraz wystarczy mu 100 metrów. On to może skoczyć, on to może zrobić. Nie, tego nie robi tego. Ląduje bliżej. A wywadził. Będzie co najmniej wicemistrzem. Kamil na drugim miejscu. Dwóch po... To już jest faktem. Tylko które miejsca? Tylko Ryoyu może to teraz zmienić. Tylko Ryoyu Kobayashi. A teraz Petra, Karla Geigera. Do tego, by pokonać Kamila, musiałby skoczyć 98-99. Kamil Kubacki co najmniej wicemistrzem świata. Kamil Stoch brązowym medalistą. To jest coś niewiarygodnego, co dzieje się w Zeffen. Kręci głową Karl Geiger, bo jest dopiero 17. Dawid Kubacki, srebrny medalistą. Kamil Stoch brązowy, a pozostał jeszcze Ryoyu Kobayashi. Już się schowały te dmuchamy. Ryoyu już na rozbiegu, 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Ryoyu Kobayashi ląduje blisko. Nie! Dawid Kubacki, mistrz świata. Coś niewiarygodnego. Dawid Kubacki, szalonego 7 miejsca na najwyższy stopień podium. Coś niewiarygodnego. 92,5 metra Ryoyu Kobayashiego. 1,4. Dawid Kubacki na rękach Stefana Huli, Kamila Stocha. No to jest kosmos, to jest kosmos. To tutaj się działo w Zeffen. Miarzyliśmy o dwóch miejscach na podium i mamy pierwsze dwa miejsca na podium. Mamy dublet Polaków. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch. Wielkie chwile, trzeba wierzyć do końca. Nie wolno wątpić.